Napad na lokal twórcy prawdziwego kebaba u prawdziwego Polaka w Lublinie Jerzy Andrzejewski został zaatakowany w barze z kebabem przy ulicy Kunickiego nie poddał się i obezwładnił napastnika najpierw napastnik wszedł do lokalu gdy nie było nikogo i zażądał piwa lecz właściciel powiedział że nie sprzedaje w tym miejscu alkoholu Później napastnik zażądał wydania pieniędzy z kasy, postanowił też wejść za ladę, a właściciel lokalu nie zamierzał jednak tak łatwo się poddać. Zaczął mnie szarpać, rozdarł mi koszulkę i chciał, abym oddał mu pieniądze. Kiedy nie zareagowałem, postanowił wejść za ladę. Wtedy ruszyłem w jego kierunku, aby mu to uniemożliwić. To właściciel w porwanej koszulce Między mężczyznami wywiązała się szarpanina po chwili napastnik leżał już obezładniony na podłodze o wszystkim została też zalarmowana policja Napastnikiem okazał się obywatel Ukrainy został zabrany przez policjantów na komisariat do tego miał być już poszukiwany za inne przestępstwa